A teraz troszkę o panu prezydencie Bidenie. Proszę państwa, zapominamy takie rzeczy, trzeba przypominać, żeby wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Wszak prezydent Stanów Zjednoczonych dla nas Polaków ma bardzo duże znaczenie, ma dużą siłę oddziaływania. Warto wiedzieć, z kim mamy do czynienia. To jest pan prezydent Biden sprzed 24 lat. 1999 roku, fragment jego przemówienia, w którym, proszę państwa, przyznaje się gdzieś tam na jakiejś komisji do tego, a wręcz jest dumny z tego powodu, że to właśnie on sugerował, żeby bombardować Belgrad. Pamiętamy poważną wojnę, do tej pory Jugosławia nie może podnieść się z tych strat, kraje byłej Jugosławii tam jakieś tam są próby ratowania turystyką i tak dalej. Proszę państwa, to była potężna gospodarka. No ale rozbili. No to pan Biden, to jest, proszę państwa, to jest wybitny działacz prowojenny. Posłuchajcie, on to rzeczywiście mówi. To ja sugerowałem bombardowanie Belgradu. Zaproponowałem wysłanie amerykańskich pilotów i bombardowanie wszystkich mostów nad Rinie. Proponowałem, że zabierzemy im zasoby ropy, że zapasy ropy, żeby im zabrać. Proszę państwa, to jest jakiś dramat, że ponownie ten człowiek doszedł do władzy w Stanach Zjednoczonych. Ostrzegaliśmy, jak tylko mogliśmy. A zwróćcie państwo uwagę, jak polska klasa polityczna i wielu dziennikarzy, jak oni się rozpuszczają w komplementach przy opisywaniu pana Bidena. Dla mnie to jest szok i niedowierzanie.